i montujemy obróbkę. Nie, no na górze mam wkrętarkę. Tamtą wezmę. Tak. Pierwsze w obróbce idzie korytko. Oczywiście nie spuszczam się nad tym i montuję na farmery. Jeśli macie dobrze dogiętą obróbkę, to powinno wam wyjść coś takiego, że to, tą obróbkę, która jest od góry, ładnie wam pasuje w to, co jest niżej. Czyli tam jest 2 mm luzu zastosowane. Tu mi trochę zabrakło, będę musiał sztukować na górze. Jak jest? W lewo, czyli oddalamy. Za sztywno. Tam za sztywno trochę złapałem. Nie dokręcać do końca tych farmerów, bo się ta guma rozjedzie. Korytko mamy. Jeszcze jednego wkręta. Nie wiem, czy to będzie dobrze. Wygiąłem jeszcze ten różek, bo tu brakuje kawałek, wiesz o tym? Ty nie zaznaczysz potem na murłatę? Czy zaznaczysz? Ewentualnie zaraz się zmienimy. Dobra, przyłóż. Jaką tam przestrzeń masz? Bo ja tu mam 2 cm. Ja palca wcisnę. A i tak wszędzie tutaj porzeźbić później na koniec jeszcze. Dobra. Tak jak jest, tym rogiem dosuniesz później tutaj w to miejsce i ja tam weź tu włóż. Trzymasz? Ja zaznaczę na murłatę. On tam ładnie pasuje, tam wciśniesz tak najbardziej jak się da do blachy. No
jak ustawiłeś tą drabinę? No, żeby tu było lepsze podejście. Pod bok. Ej, zaraz. Bo coś mi tutaj... Tam... Ten róg powinien tak ładnie wejść, nie? W środek wchodzi? Jak masz? Ale... gdzie masz wejść ten róg? Tam co masz po prawą, pod lewą ręką, róg sam. Do końca? No a weszło w tą obróbkę czołową? W tą deskę czołową? Właśnie tu je, mówię jeszcze. No, będzie jak będzie. Trzeba boleć. Wejdź sobie w tą. Wkrętarkę chcę właśnie wziąć. To to ma wejść pod spód teraz, tak? Ten nasz zadzior. No ale zobacz, na dole masz. To? O, to nic, to bo wiedziałem, że nie będzie pasowało. Możesz nawet w dół odgiąć. O tak na wierzchu. Nie, właśnie schowaj pod spód. Do środka. To nie wejdzie. Wejdzie. Nie wejdzie, bo jest za mało. Wejdzie. Jest? Dochodzi do rogu? No dobra. Na dole będziesz musiał tutaj jeszcze. Pod spodem to jest 1 cm. Jak teraz puścisz, to nie powinno się ruszyć. Mam rację, bo tam się powinno być zablokowane. No teoretycznie. Dobra, to weź się, zejdź w dół teraz. Ja sobie tu już trzymam. Ale to po co? Tu przykręcę. Zobacz jak. Wejść, tak? No. Zobacz jak to tu wygląda. To i to musi tu tak w porównaniu z tamtym, to będzie szło w górę i nie będzie równolegle do. To minimalnie w dół. Weź to przykręć. A, dobra, wiem o co ci chodzi. I tam poluzować i opuścić. A tam poluzować i minimalnie nieźle. Nie, ja widzę, że tu jest krzywo, no bo tam ta deska czołowa i krokwa jest bokiem. A to do wykończenia, do przycięcia tutaj. Jeszcze? Nie wiem, nie widzę właśnie. Minimalnie jeszcze trochę, ale niech już zostanie. Trudno. A, tu mi pasz, tu mi lekko trzyma. To tu pręży. No i znowu tu zostanie trochę. To już trzeba było całą zerwać. Może i się pobrudzi, ale trudno. Wiesz co, lepiej chyba będzie jak teraz zerkniesz na linię. No ja wiem, ale tu chyba trzeba ci przytrzymać. A jak tam zahaczysz najpierw? O, już się nie powinno obsunąć. Jak puścisz, obsunie się? Nie. No ale to co, sprawdzić? Może ja od góry zerknę? Weź... Nie, to nie zerkniesz. Przymocuj. I będziemy regulować. Tak na oko, na palec biorę. Tak.
kupuj tą, a ja wejdę. Boli weź tam. Górę lekko wziąć. Tu? O, w tym miejscu w górę, tak. Aha, nie napięknie. Nie napięła się. A to niedobrze, bo już tam przewierciłem. Jeszcze dłużej. No. I tak naprawdę jest idealnie równo. No to chyba się opuściło. Nie, dobra, to już ostatnie elementy zostały. Nakładamy. I na dobrą sprawę to o tak przy... No, bez żadnego docinania. Ten element już najprostszy. Bo montujemy też... Już nie trzeba patrzeć na linię. No nie. I po 3 wkręty w każdą. Dobra, tu na dole to na końcu działne. Czekaj, bo tamtej nie rozciąłem. A, mam nożyce, dobra. O tu, na końcu, nie zawsze wszystkie pasują idealnie, to tu na końcu robimy takie rozcięcie. Że kolejna sobie może delikatnie w to wejść i akurat te 3-4 cm zakładu wchodzi. Tu chyba poluzuję na razie tą śrubę. O, żeby tutaj sobie ładnie tamto następne wlazło. Już nacięta była? Żadna z tych. Nie, no która się nacięta? Ta pierwsza. Nie, no ta. Tu żadna nie była nacięta. Czemu? A, to patrzę z dołu w takim razie, czy równo robi. Tu najwięcej szkód to ten kawałek może porobić, co spadł. Dasz radę wyciągnąć tam ten kawałek? Nie, no nie jestem ci potrzebny. Może. Tą zakładam tu na górę i wciskam tu. Szykować? No teoretycznie. Ale tutaj trzeba będzie to od tego odczepić. Bo że teraz nie wypuszczę. Bo co? To ja już nie będę mógł schodzić.
Co? Chyba tak, chyba wtedy ta jedna mogła być słabsza. Tutaj jeszcze tą trzeba ciąć. Oj, wyszło. To Karol. Tu. W tym rogu jeszcze jest do dopracowania, w tym sensie jak jest ścięcie i tu jest taki wycięty ten kawałek, trzeba w niego po prostu wkrętem go skręcić, ale to sobie zostawiłem na sam koniec. Oczywiście murłata też, na murłatę będzie wycięty taki kwadracik i też to będzie zaklejone, skręcone, nie zaklejone. I my robimy już ostatnią warstwę, zjeżdżamy w dół. Ta warstwa jest z przycięciem, musieliśmy zrobić przycięcie. Tniemy to nożycami, normalnymi pelikanami, tutaj gdzieś troszeczkę mniejszymi i wyginamy taki okapniczek. A minus tego teraz jest taki, że po prostu musimy podkładać pod tą blachę, która tutaj jest. Tu delikatnie można mocniej docisnąć, dogiąć, ale też nie trzeba, też może tak zostać i tak zostawię. Tego wcześniejszego arkusza oczywiście nie montuję, tylko dopiero w tym momencie. Jak jest to zamontowane, to mogę się podnieść i na środku każdego tutaj jeden, natomiast tu w tą warstwę skrajną, czyli każda warstwa skrajna u góry, u dołu, idzie co każdy rząd wkręt. Tak trzeba kręcić, żeby w to korytko nie wlazło, co idzie pod spodem, żeby jeszcze dodatkowo tam nie przewiercić. I teraz nie przykręcam tego do końca, zostawiam tak jak jest, tak żeby za chwilkę móc podnieść, a później to skręcić to nie jest żaden problem. Zostały mi dwa arkusze.